Cześć, witam, dzień dobry Sylwestaker z tej strony i kanał Srebro dla Zuchwałych. Warszawska giełda kolekcjonerska od dawna ma pewne miejsce w moim kalendarzu, i jak tylko jest możliwość i sposobność, to pojawiam się na kolejnych edycjach. Nie dlatego, że ze mnie jakiś wielki kolekcjoner, raczej drobny zbieracz, ale dlatego, że jest to super impreza dla wszelkiej maści pasjonatów i amatorów okazów kolekcjonerskich. Zapraszam więc na krótką relację z tego wydarzenia. Odbywająca się w zeszłą niedzielę dziewiąta już edycja giełdy była o tyle wyjątkowa, że po wielu latach giełda opuściła Bielany i przeniosła się do Areny Ursynów, by na większej powierzchni gościć dodatkowych wystawców, a także zgromadzić większą rzeszę odwiedzających. I był to krok, w mojej opinii, w bardzo dobrą stronę. Organizatorzy udostępnili blisko 270 stołów i stanowisk dla wystawców, o ile dobrze policzyłem rzecz jasna, czyli o ponad 50-60 więcej niż w poprzedniej edycji. Przeniosło się to oczywiście na większą ilość kolekcji do zakupu czy podziwiania. Nie bez znaczenia jest też fakt, że z mojej perspektywy było po prostu trochę luźniej dla odwiedzających, i czasami łatwiej można było się poruszać między rzędami stołów niż w poprzednich edycjach. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze relacje z giełdy, to doskonale wiecie, czego można się tam spodziewać. Nadal wśród prezentowanych kolekcji przeważała numizmatyka. Ale nie zabrakło także banknotów, znaczków pocztowych czy po prostu akcesoriów kolekcjonerskich. Prócz tego zresztą, jak zawsze, można liczyć na wielu wystawców oferujących militaria, począwszy od naszywek i odznaczeń, a nawet na broni białej i strzeleckiej kończąc. Całość uzupełniała pięknie biżuteria elementy zastawy stołowej, pocztówki, czasopisma i inne starocie i okazy kolekcjonerskie. Także naprawdę było co podziwiać i było w czym wybierać. To co oglądacie to pewien wycinek tego co działo się na hali tego dnia. Starałem się uwiecznić jak najwięcej, a jednocześnie nie być natarczywym i zbyt wścibskim dla wystawców i odwiedzających, bo ludzie tego po prostu nie lubią. Ale chociaż tyle materiału powinno dać Wam obraz tego, czego można się spodziewać na takich imprezach, i mam nadzieję, że zachęci to Was do odwiedzin takich imprez w przyszłości. A wracając do giełdy, wracając do samej numizmatyki, której w mojej ocenie było najwięcej na stołach, to jak zawsze stoiska numizmatyczne oferowały obszerne klasery i gabloty wypełnione monetami z różnych epok i z przeróżnych kontynentów od super zachowanych stanów po takie nawet zwykłe monety obiegowe, które gdzieś tam leżały sobie na stole luzem. W przypadku polskich monet to jak zawsze można było znaleźć drugą RP czy też PRL, ale było również sporo współczesnych lustrzanek 10 i 20 złotowych, ale to nie powinno dziwić, to jest mniej więcej obraz, który widzimy w przypadku naszej rodzimej Numizmatyki widzimy to praktycznie na, na każdego rodzaju giełdzie. Ja jednak z oczywistych względów bardziej wyczulony byłem na srebro i złoto inwestycyjne oraz kolekcjonerskie. I muszę przyznać, że byłem nieco zaskoczony tym, co widziałem. Było naprawdę sporo stanowisk oferujących srebro obiegowe. Francuskie Herkulesy wręcz wylewały się w paru miejscu z gablot. Ale też wiele innego rodzaju srebra obiegowego można było w tą niedzielę uświadczyć na giełdzie. W pewnym sensie nie powinno to dziwić, patrząc na rosnące od tygodni wykresy złota czy srebra, więc no myślę, że jest to zrozumiałe, że sprzedający byli przygotowani na ewentualny większy popyt, nawet na takie srebro. Co ciekawe, te ostatnie wzrosty nie odbiły się jakoś mocno na wycenie tych monet. Aż tak bardzo, jakby można było się tego spodziewać. Monety 50-frankowe nadal oferowano w przedziałach 110-125 zł, w zależności od stanu monety i kupowanych ilości. Tak więc trudno tutaj mówić o jakichś sporych podwyżkach, prawda? Dużo częściej na stanowiskach można było zobaczyć także współczesne srebrne monety z tak zwanym premium. Poza takimi typowymi okazami kukabur, lunarów czy koali, czyli tego co również na giełdach bardzo często się pojawia, było też wiele innych serii właśnie spoza P Pertmintu. Bestie Królowej, Bogowie Olimpu czy monety z wielu serii, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach można było spotkać na, na kolejnych stanowiskach. I to myślę, że powinno cieszyć, że również i ten rodzaj srebra coraz częściej jest eksponowany i pokazywany szerszemu ogromu odbiorców. Przez co jest szansa kupić coś ciekawego, uzupełnić braki w seriach, czy choćby pooglądać i popodziwiać serie, na które na przykład nie zdecydowaliśmy się w przeszłości wykupić. A tutaj jest okazja, żeby taką monetę zobaczyć na żywo i przekonać się, czy to była trafna decyzja, a może nie. No to też odniosłem wrażenie, że w porównaniu z moją ostatnią wizytą na giełdzie kolekcjonerskiej, stanowisk z takim rodzajem srebra było po prostu zdecydowanie więcej. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Oprócz monet z tak zwanym lekkim premium, nie zabrakło także i poczciwych inwestycyjnych monet bulionowych, głównie ze srebra, ale było też widać w paru miejscach, także złote krugerandy czy jakiś inny bulionik. Tu jednak raczej nie spodziewałem się promocji, więc nawet nie pytałem o ceny. Podsumowując dziewiątą edycję warszawskiej giełdy kolekcjonerskiej, to jak zawsze jest tam wiele ciekawych okazów do obejrzenia, a dla zainteresowanych kolekcjonerów okazja, by powiększyć własne zbiory o nowe nabytki. Ponadto zmiana lokalizacji giełdy na większą halę to jak najbardziej była trafna decyzja. Myślę, że z korzyścią zarówno dla wystawców, jak i dla odwiedzających tego typu giełdy kolekcjonerskie mają to do siebie, że praktycznie każdy znajdzie coś tam ciekawego dla siebie. Nawet osoby z bardzo ukierunkowanymi zainteresowaniami z chęcią myślę zatrzymają się, by choć spojrzeć na inne kolekcje czy przedmioty. Sama obecność na giełdzie i oglądanie zgromadzonych fantów to myślę dobra forma relaksu czy weekendowego odpoczynku. Tak więc jak zawsze zachęcam do wizyt w takich miejscach, kiedy tylko macie sposobność. Być może przy okazji znajdziecie coś ciekawego dla siebie i będzie to początek waszych nowych kolekcji. To wszystko w dzisiejszym materiale i relacji z Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej. Podziękowania dla wystawców odwiedzających i oczywiście organizatorów za kultywowanie tej tradycji, a wam widzowie dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia niebawem w kolejnym materiale spod szyldu. Trzymajcie się, cześć!